Kadra Narodowa Młodziczek w boksie to pilotażowy program. Do tej pory w szkoleniu centralnym mogły uczestniczyć tylko pięściarki od 15 roku życia. Teraz dzięki finansowemu wsparciu w ramach projektu Mały Wielki Polak Nadzieje Olimpijskie trenować mogą już młodsze dziewczyny. Jeżeli nie będziemy mieli dzieci, no to nie ma takiej możliwości, żebyśmy mieli dorosłe boksowanie dobre, skoro na wstępie odbiegamy od wszystkich o 3-4 lata. Także dzięki temu programowi możemy dogonić trochę Europę. My staramy się jak możemy. Jest mało młodzieży, która się powiedzmy nadaje, żeby w tym wieku już boksować, no ale parę osób tam żeśmy wyłapali. A wśród nich pięściarki z naszego regionu. Na zgrupowaniu przebywały Antonina Jechalik i Julia Kowalska ze Sportu Walki Piła oraz Wiktoria Piasecka i Joanna Szlendak z Korony Wałcz. Poziom treningu jest bardzo dobry, treningi są zróżnicowane i bardzo mi się podobają. Na pewno się nie powtarzają i chcą nas przygotować do Mistrzostw Europy. A za przygotowanie odpowiada Robert Gortat, były mistrz Polski w boksie amatorskim i Łukasz Butryński, na co dzień trener Korony Wałcz. Dla tego drugiego to kolejna przygoda z kadrą narodową. Pracujemy ciężko, mamy tutaj obóz o charakterze bardziej siłowym, z dużym naciskiem również na technikę, której w tej grupie wiekowej oczywiście jest jakby zawsze za mało, nigdy nie wystarczy. Zgrupowanie jest jednym z trzech obozów przygotowujących do Mistrzostw Europy Młodziczek, które odbędą się w sierpniu w Sarajewie.